przychodzi od siadło. Zawodnik Jatrzawa, samotnie jeździ, ale zna się przyczynę, bardzo proszę od nas. Brawa. Mogę powiedzieć, a ja się mówię Państwu, że i Krzysztof Podsiadło, i Krzysztof Podsiadło, wielki drama. Na 2013 prezydent Legii Warszawa, Mateusz Tania. Czas otwarcia, 17.69, 3 a miałem 18.28. I zamknięcie pierwsze prawo wyborcze. 2.31, to chciałem sprawdzić przyczyna. 2.89, ma to już także, że w tym momencie mamy nadal przyczyn. Ostatni wyraz. Na torze zewnętrznym zawodnik Legii Warszawa, Marek Kania. Mamy pierwsze czasy otwarcia. Marek Kania po 6 sekundach idzie na najlepszy. Na drugi rezultat Wojciech Sobień. Trzeci czas otwarcia Różnikowskiego. Teraz Dawid Różnikowski, reprezentant Legii Warszawa, reprezentant kraju, triumfator zawodów Pucharu Świata, Artur Wałcz. Na torze zewnętrznym zawodnik KS Orzeł Elbląg, Sebastian Kłosiński. I popatrzcie, proszę Państwa, na ostatnią parę. Sebastiana Kosińskiego, 16.77. Świetna jazda. Gratuluję srebra. No, niewiele brakowało do złota. Myślę, że wcale to nie jest tak niewiele, bo tam było około pół sekundy. To jest dość dużo. No, niemniej jednak dla mnie to był bardzo dobry bieg. No, w moim wykonaniu jestem bardzo z tego zadowolony. Nie jestem typem zawodnika, który jakby wytrzymuje to tempo do końca, no ale dzisiaj jakby ten moment tej eksplozji w nogach
przedłużył się na sam finish, więc jestem z tego bardzo zadowolony. To też znaczy, że ten trening, który robiliśmy w lato, pozwolił mi się ulepszyć w tym, więc generalnie jest naprawdę bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że będę drugi. Myślałem, że ewentualnie uda mi się na podium jakoś złapać na trzecie miejsce, a tutaj taka niespodzianka, więc... A jak generalnie wrażenia z hali? No jest bardzo fajnie, naprawdę. Jest to piękna hala. Wygląda na to, że będzie szybko. Mam jedynie zastrzeżenia w tym momencie, jedynie co to do tej temperatury, która też w znacznym stopniu przekłada się na to, jaki ten lód jest, prawda? W piątek było znacznie cieplej niż teraz. I ten lód był rzeczywiście troszeczkę bardziej kruchy. No i to wynika właśnie, jest ta zależność, prawda? Atmosfera plus z lodem tworzy, że ten lód jest taki bardziej kruchy i wtedy jest tak zwany lepszy grip, jest takie lepsze odepchnięcie. Teraz przez to, że rano, w tym momencie podczas zawodów to było już ok, ale przez to, że całą noc i rano podejrzewam też jest dość zimno, no to ten lód jest o wiele twardszy. Tak czy siak, duży ukłon w stronę panów, którzy robią tutaj lód, którzy odpowiadają za przygotowanie, bo ja wiem, że ten lód był zamrożony we wtorek, w środę dopiero pierwszy raz wchodziliśmy, a już teraz są zawody i są bardzo szybkie. To też składa się tak, że zawodnicy są w dobrej formie, ale też ten lód jakby pozwala na to, że już w kilka dni mogliśmy osiągać naprawdę dobre czasy. Czyli teraz kibice rzadziej będą pana oglądali na stegnach? No myślę, że tak. Ja już od kilku lat w ogóle zrezygnowałem z występów na torze otwartym z kilku przyczyn. Z takich, że zawsze te zawody były organizowane w takim czasie, gdy potrzebny był trening, zejście właśnie z takich obciążeń startowych i odbudowanie bazy. A z drugiej strony po prostu jazda na otwartym torze różni się bardzo od tej jazdy na torze krytym. Więc ja ostatecznie zawsze decydowałem tak, żeby zostać w hali i ćwiczyć dobrą jazdę na szybkich rundach. Od czasu do czasu na stegnach trenujecie, tak? Teraz będzie okazja, żeby częściej przyjeżdżać do Tomaszowa. No oczywiście, jasne. Jeżeli tylko ten lód w Warszawie będzie dalej, no to ja tam... Tak czy siak tam zawitam zawsze. Jest to dla mnie tor, który zawsze będzie w moim sercu. Ja się tam uczyłem jeździć pod okiem świętej pamięci trenera Andrzeja Święcickiego. I zawsze to miejsce będzie miało ciepłe miejsce w moim sercu, więc tak. Natomiast czekam na moment, kiedy też ten tor zostanie przekryty, bo dlaczego nie? Jeden taki obiekt w Polsce to już jest ogromna różnica, ale jeżeli będzie jeszcze dwa, albo chociaż jeszcze jeden, to zrobi naprawdę, sprawi, że sport ten u nas po prostu bardzo się rozwinie. Ja zacząłem swoją przygodę tam w wieku 11 lat i tam jeździłem, dopóki nie wyjechałem do Niemiec, a to było jak miałem, nie przepraszam, wyjechałem do Stanów mając 20 lat. Więc te 9 lat to był mój dom, to była moja baza treningowa. Natomiast sport się na tyle zmienił, że tamte czasy już minęły. Teraz już nie da się przygotować na światowy poziom na otwartym torze. A wracając właśnie do Legii, dlaczego akurat wybrał pan Legię? Czy to jakiś też sentyment może do klubu? Nie no, oczywiście każdy mieszkaniec Warszawy, jeżeli tylko będzie miał taką okazję, żeby reprezentować Legię Warszawę, no to na pewno się na to zdecyduje. Moi koledzy zreaktywowali tą sekcję. Bartek Pisarek, między innymi, z którym ja byłem w klubie RKS Marymont, podjął taką decyzję, że będą starać się reaktywować tą sekcję wraz z Sławkiem Chmurą. Udało im się to. Oczywiście w momencie, kiedy tylko do mnie o to zagadał, to ja się na to zgodziłem. Mamy teraz naprawdę przepiękny strój. Te barwy po prostu są w podświadomości każdego warszawiaka, więc to też jakby wpływa na to, że jest duma, że się jeździ z takim strojem.